Witamy w kolejnym odcinku WDM Kumlokatora. Dzisiaj opowiemy o kryteriach i warunkach przetargowych, jakie trzeba spełniać przy wyborze wykonawców remontów budynków. Każdego roku opracowywany jest roczny plan postępowania, po czym jest on sukcesywnie realizowany. Sposób udzielania zamówień zależny jest od ich wartości. Stosowane formy wyboru wykonawców prowadzone są dwojako. Po pierwsze, zapytania cenowe kierowane są do co najmniej trzech wykonawców. Po drugie, ogłoszenie zamieszczone jest do publicznego wglądu. Zapytania kierowane są do co najmniej trzech wykonawców przy zamawianiu usług mniejszej wartości. Natomiast przy większych zamówieniach stosujemy tą liczbę wykonawców większą od 6 do 10. Z takich form zawierania umów na roboty budowlane korzystają m.in. wspólnoty mieszkaniowe. Zupełnie inaczej jest to w budynkach należących do spółki i gminy. Musimy stosować ustawę Prawo Zamówień Publicznych. I wygląda to w ten sposób, że umieszczamy publicznie ogłoszenia o wszczęciu postępowań na stronie internetowej naszej spółki, w siedzibie spółki oraz na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Informacji Publicznych. Najczęstszą formą są tak zwane przetargi nieograniczone. Umożliwiają wszystkim wykonawcom składanie ofert pod warunkiem, że spełniają warunki określone w dokumentach przetargowych. Przejdźmy teraz do zagadnienia związanego z ustawą o prawie zamówień publicznych. Jest ono stosowane w przypadku, gdy kwota zamówienia przekracza 30 tysięcy euro, czyli kwotę 126 700 zł. A co, gdy kwota jest mniejsza niż ta wspomniana? Do zamówień o wartości poniżej 30 tysięcy euro również korzystamy z zapraszania wykonawców do składania ofert. Umożliwia to nam również prowadzenie negocjacji i warunków umowy. Biuro Zamówień Publicznych rocznie przeprowadza około 80 postępowań, które kończą się podpisaniem umów z wykonawcami. Wartość tych umów wzrasta z roku na rok. Wierzy się to z przeznaczeniem coraz to większych środków na kolejne remonty budynków. W 2010 roku zawarliśmy umowę na kwotę 9 400 000, natomiast w 2013 roku już ta kwota wzrosła do 14 milionów. Większość tych umów została zawarta na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków, z odnowieniem tych budynków i z modernizacją. Zarówno w ubiegłych latach, jak i obecnie spółka w rezultacie zebranych ofert i rozstrzygniętych przetargów uzyskała znaczne oszczędności finansowe, które są przeznaczane na remonty budynków i powierzane usługi.